Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale. Gdzie? O, mikrofon się nie słucha, ale już się słucha. Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Kozamonarodz. Słuchajcie. Yy, dużo myśli miałem, bardzo dużo myśli, ponieważ no, ostatni odcinek skończył się w sposób dla mnie. Yy, wyjątkowo przykry. Myślę, że, że, że chyba wszyscy rozumiecie to, czemu, czemu tak było, bo jednak boli mnie to, jak zakończyliśmy tamte rozgrywki, e, że nie udało nam się podnieść trofeum, że no, wyglądało to tak, jak wyglądało. I powiem szczerze, dużo myśli w głowie miałem, co zrobić dalej, e, jak to dalej e, powinno wyglądać. E, I sprawa jest prosta. W tym momencie zagramy sobie jeszcze jeden sezon tej kariery. Natomiast jeśli nie uda nam się wskoczyć na poziom e, dający nam awans do Ligi Mistrzów, to będzie to sezon ostatni. E, jeżeli nie, to bardzo możliwe, że będzie to sezon przedostatni. Też widzę, że ta kariera, e, patrzę po prostu po, po, po wyświetleniach, nie wzbudza takiego zainteresowania e, jak e, poprzednie. Więc. E, E, też po prostu mam wrażenie, że ten klub nie wszystkim przypasował. E, wiem, że zaraz odezwał się orędownicy zasad 700 milionów w jednym oknie transferowym wydanych przez Szalkę, ale no już w tym temacie e, nie, nie będę podejmował dyskusji, bo wydaje mi się, że e, wyjaśniłem to dobrze. A jeżeli komuś moje wyjaśnienia nie pasują, no to, to po prostu w tym temacie się e, nie dogadamy. E, no dobrze, tak więc słuchajcie, jeżeli chodzi o podsumowanie sezonu, no to tak, Charlie Patino zaliczył sezon na pewno na plus, e, choć nie był to sezon zagrany. W w naszym zespole Baran zaliczył genialny rozwój w, w lidze włoskiej. Wawrzyniak zaliczył bardzo fajny rozwój, natomiast nie wydaje mi się, żeby to był piłkarz gotowy do wejścia. Chociaż z drugiej strony, za Walt czy nie jest to lepszy pomysł? Zobaczymy. Maksymilian Wilk fajnie nam się tutaj rozwijał w tym roku. Scholz no to jest problem, bo on powinien grać więcej i wiem, że tutaj. Wypominaliście mi, że powinien grać więcej. Ja to z jednej strony rozumiem, no ale z drugiej strony 19 latek, nie będący, będą, tak bardzo odstający od e, topowego poziomu naszych obrońców, trochę miałem obawy. Czy słuszne, czy nie, ciężko mi powiedzieć. Patrząc na wynik całej tej drużyny. E, mamy Konrada Krupę, e, który jest tu zawodnikiem, e, który. Który nam się bardzo fajnie też porozwijał, aczkolwiek wydaje się, że teraz no, przegrywa z Baranem, a raczej dwóch piłkarzy na tej pozycji nie wiem, czy będziemy potrzebowali po tym, jak zmieniliśmy sposób grania. Leon Martin e, pójdzie na wypożyczenie. Woz jest dobrym elementem, no tylko właśnie, to jest dobry znowuż element, tylko taki dodatkowy. No bo spójrzmy się na e, statystyki: 6-3-6 z 23 e, trzech meczów. Ja wiem, że on wchodził z ławki. E, I bardzo często mógłbym tego używać, żeby go bronić, ale mógłbym tego używać, gdyby, żeby go bronić, kiedy cała drużyna grałaby dobrze, a tak nie było. Mawropanos, przepraszam za wszystkie błędy z tym nazwiskiem. E, no to też nie jest taki poziom, którego byśmy oczekiwali od niego. OE, 26 spotkań. No też to nie jest ten poziom do końca. Kowalczyk to też nie jest do końca ten poziom, ale tych dwóch panów broni oczywiście to, że pięknie nam się rozwijają. Estewesz jest od nich starszy. Nadal notuje rozwój, ale nie notował dobrych występów. Bobek, e, no powiem szczerze, tutaj, tutaj broni go to, że zrobił plus 5. Jakby e, tutaj ten, e, ten element nauki było po nim widać. Malik Tilman, no nie jest tym liderem, którego byśmy w nim widzieli. Musach, tak samo nie wygląda to tak dobrze, jakbyśmy tego chcieli. Dole, e, Dorley, e, rzucany po pozycjach. E, mimo wszystko ta ocena jest dużo lepsza niż u wielu zawodników. E, Którzy, którzy zagrali dużo mniej spotkań z bloku defensywnego, rzecz jasna, no bo nie porównujemy go do Musacha czy Tilmana, którzy wypadli lepiej. I to, e, no tutaj, no wygląda to chyba najlepiej z obrońców, tak mi się wydaje. 6-3 to było. E, tak mi się wydaje, tak jest, że on wypadł tu absolutnie najlepiej. E, no to jest objawienie tego sezonu i, i pod względem rozwoju, pod względem liczb, e, modał nam ich e, Hany Mukhtar. Bardzo dużo. Edin Ketiach e, też udowodnił, że no, no, no po prostu ma to coś, że, 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 że to jest naprawdę fajny napastnik i trzeba się cieszyć, że go mamy. I ta kura. No to znowuż jest już 51 spotkań, ale 6 2, 4 no nie może go bronić. Larson. 52 spotkania, 6 4 8, jak najbardziej pozytywnie. No i dara, 51 spotkań. Normalnie powiedzielibyśmy, że genialny sezon w wykonaniu Maliczyka, natomiast my też wiemy na co go stać i że to nie były doskonałe rozgrywki, yy, jeśli chodzi o tego piłkarza. Zatem problem jest taki, że jeśli chodzi o tę drużynę, to mi jest ciężko znaleźć tutaj rezerwy inne, niżli e, na pozycji e, bocznych obrońców, e, bo też spójrzmy realnie. Mavropanos no, jest bardzo dobrym środkowym obrońcą. E, I ta kura jest bardzo dobrym środkowym obrońcą. W sensie no, ja nie czaję czemu. Jakby ja nie czaję, czemu im tak nie idzie, no ale bardzo im nie idzie. E, więc powiem szczerze, no moim zdaniem to, co powinniśmy zrobić, to zainwestować e, w no y, środkowego pomoc, y, bocznych obrońców. Takich naprawdę, naprawdę ciekawych. Y, no i też zastanowić się, jak chcielibyśmy podejść do kolejnego sezonu, y, no bo skoro y, szukamy zmian, to wydaje mi się, że fajnie by było też poszukać miejsca dla Dor, Dorleja, który tak naprawdę, no realnie y, no mógłby być tym SPD, ale na SPD no nie jestem przekonany, czy ten chłopak się jakoś tak strasznie wyróżnia, no bo 7,577 to nie są jakieś yy, wybitne statystyki. Więc yy, poszukałbym jakiegoś ustawienia, w którym sensownie byłoby go yy, umieścić. Na przykład. no Tylko że tutaj znowu szukamy systemów, których już wielokrotnie yy, próbowaliśmy. No, ale można by było zagrać sobie systemem. Chociażby 4, 4, 1, 1. 4, no albo wrócić do tego albo 451 płasko to jest też pomysł i wtedy gralibyśmy tak hajdarą na prawej pomocy i on się tam sprawdzał fenomenalnie albo hajdarą w środku nawet zobaczcie zróbmy sobie to w ten sposób no tylko tu potrzebujemy pozycji dla muktara a muktar nie jest bocznym pomocnikiem no on potrzebuje być tu zabudowany Czekajcie. No bo już naprawdę mocno zastanawiam się, jak chciałbym, żebyśmy tu pograli. Eee, I może jeszcze jeden eksperyment tego typu. To wygląda idealnie pod te gramy. Powiem szczerze, no to. Wygląda idealnie pod to, jak chcielibyśmy grać. 3-4. Nie, 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 nie. I wtedy. Eee, no tutaj byśmy się zastanowili, jak to ma wyglądać. E, musach jako prawy pomocnik. E, Hajdara z tyłu wraz z. Czyż tak naprawdę, prawa? Ile ty masz tej słabszej? Dobra, musach tu. Poruszanie się po tej formacji jest dosyć rytujące, ale SPO tu. Wtedy Dorley. Albo Larson, to już nie jest aż tak istotne, kto by tu był. Czyli Larson spokojnie się odnajdzie tu, czyli Dorley tu. No i to miejsce SPD z prawdziwego zdarzenia. Taki naprawdę fajny SPD. No, uważam, że ta formacja wygląda wtedy co najmniej ciekawie. Natomiast problem jest taki, że to jest formacja idealna pod to, kogo mamy teraz. I kogo mielibyśmy kupić w to miejsce, w sensie, gdzie mielibyśmy poza SPD poszukać usprawnienia? Ciężko mi jest powiedzieć. A e, istotne jest to, żebyśmy e, też tutaj zauważyli jedną sprawę: no, że to nie rozwiązuje naszego problemu na bokach, bo tak jak Kowalczyk może zagrać, no tak STW, gdybyśmy chcieli się go pozbywać, no to tutaj e, to jest zawodnik, który jakby zostaniemy bez prawego obrońcy wtedy. A jeżeli zostaniemy bez prawego obrońcy. To nie. Kupienie prawego obrońcy wtedy jest bez sensu, jeżeli nie chcemy grać z prawym obrońcą. Wiecie o co mi chodzi, prawda? A, pozos... a pojawia się inny problem. A mianowicie, yy, musielibyśmy znowu kupić obrońcę. Na dwie pozycje, a tego bym nie chciał. Chciałbym, żeby to był taki prawdziwy prawy obrońca. Tak jak i to moim zdaniem jest absolutnie prawdziwym lewym obrońcą, bo ten rozkład statystyk pod tym względem jest genialny. No to tam powinniśmy mieć prawdziwego prawego obrońcę. No i podoba mi się to, że dzięki temu jesteśmy w stanie tutaj tak fajnie sobie zagęścić, aczkolwiek. Mając tę formację, moglibyśmy jeszcze spróbować zagrać sobie w ten sposób. 4-1-2-1-2 wąsko. To cały czas sprawia, że szukamy wtedy prawego obrońcy. To cały czas sprawia, że szukamy wtedy um, pomocnika z y, prawdziwego zdarzenia, tutaj, chociaż w ogóle to jest genialny prawo obrońca, jakby, no ale nieważne. Yy... I wtedy Mukhtar tu. Dolrey na ławę, Musa Hajdara. No to wygląda dobrze tutaj ten zestaw. No i Larson nie jest tym hol... no znaczyż Nie, no, z tą fizycznością spokojnie może być defensywnym pomocnikiem, czyli wtedy tu szukamy Napadziora. Eee, czyli musielibyśmy wtedy zrobić transfer napastnika. No bo Mukhtar... No to, to nie jest napastnik. No. To, to nie jest ten. Czyli poszukalibyśmy wtedy napastnika EśPD i PO. Jest to pomysł. Natomiast wtedy trzeba by było pod, podjąć decyzję. Bo nie możemy zostać skrupą baranem Joe. No to to po prostu się nie. E, to się w żaden sposób nam nie obroni. Pozostanie. E, wtedy przy tych zawodnikach. Więc teraz tak, załóżmy, że będziemy tak grali i tak naprawdę nie mamy nic do stracenia pod tym względem. Więc chciałbym zobaczyć po pierwsze: Where are IG, tu jesteś Larson. E, ile będziesz szedł do SPD? Dwa tygodnie. No to ty przejmij już sobie tę pozycję. No bo tutaj na niej ciebie widzimy. E, dalej, hmm, chciałbym dalej podjąć decyzję odnośnie: e, nie ciebie, nie ciebie, a. E, gdzie jestem młody? Tu jestem młody. No, jego trzeba wrócić sobie na sipy 4 tygodnie, no to na luzaku. E, więc tak to zrobimy. Czyli ja sobie zapiszę, słuchajcie, kogo szukamy, żeby, żeby mi gdzieś to nie uciekło. W takim razie mm, chciałbym koza menadżer, i chciałbym sobie tutaj znaleźć napastnika SPD. Mm, i prawego obrońca. I to są zawodnicy, po których pójdziemy. I zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy jak to wyjdzie. Dajmy sobie jeszcze ten jeden sezon, bo uważam, że tak fajną pracę zrobiliśmy w tym szalkę, jeżeli chodzi o finanse i o wszystko. Że naprawdę chcę, chcę tu jeszcze spróbować, aczkolwiek no ja czuję taką też trochę niemoc, widząc, że trochę nam te koła boksują, mam wrażenie. I że ja szukam tych rozwiązań Ale te rozwiązania po prostu Co różnie działają Oczywiście em, trzymając też tę formację Zmienimy koncepcję taktyczną No bo nie ma innej opcji e, Więc zmienimy orientację taktyczną e, No i moim zdaniem wtedy e, Gegenpress chyba jest Najlepszą opcją przy takich pomocnikach Ale zobaczmy co gra sugeruje Dobrze, Żeby nie było tutaj e, Żeby nie było tak Że ja sobie samemu chcę to zrobić e, Formacja 4-1-2-1-2 nie jest sugerowane tutaj, czyli weźmy sobie tiki takę. weźmy sobie tiki takę po prostu, bo możemy spróbować zupełnie nowego stylu, e, więc mamy zawodników, którzy mają naprawdę dużo talentu e, do, do każdego układu, no bo i są wybiegani, ale i technicznie to nie wygląda źle, e, więc weźmy sobie tutaj tiki-taka, proszę bardzo. E, bo to jest też takie szalkę, z którym pracujemy dosyć długo, więc wydaje mi się, że serio. E, to jest naprawdę sensowne formacja. No i ta formacja jest sensowna do tego, więc przy tym zostaniemy. No i gdyby sezon miał się zacząć dzisiaj. E, no to gralibyśmy oczywiście w tym układzie, tak? Z wosem na razie na prawej stronie defensywy, choć tak naprawdę e, to równie dobrze mógłby tu być kowalczyk. I Kowalczyka sobie zostawimy. Żeby go nie stracić na przyszły sezon, znaczy, żeby, go, żeby on sobie grał w przyszłym sezonie, bo uważam, że to jest naprawdę dobre rozwiązanie. No i rozpoczynamy, rozpoczynamy nowy sezon. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o zawodników, którzy przychodzą. Więc tak, nasz budżet transferowy to jest 99 milionów, czyli ja liczę, że mamy 100 milionów. I teraz sprawa wygląda tak, że moim zdaniem najbardziej sensowne jest ustawienie sobie rekordowego budżetu, czyli 75 milionów na budżet transferowy. I to jest więcej, to jest 75%. Czyli mniej więcej tyle ile chcieliście, Natomiast nie chciałbym wliczać do tego budżetu sprzedaży, bo też nie chciałbym za bardzo nikogo sprzedać. Natomiast zostawiam sobie wolną rękę na to, że jeżeli takiego Larsona, Chciałby, nie wiem, Real czy jakiś inny wielki zespół, no to wtedy pozwolimy mu odejść i tak dalej, i tak dalej. Więc 75 milionów to jest naprawdę duży budżet, więc wydaje mi się, że jakby tutaj. Liczę na to, że będziecie też z tego powodu zadowoleni i powiem szczerze, jeżeli chodzi o napastnika, ja nie ukrywam, że widziałbym tutaj gigantyczny potencjał na wzmocnienie, no bo wiemy doskonale, bo ja czuję, że taki Timo Werner w duecie działałby naprawdę fajnie, natomiast musimy zrobić to troszkę inaczej, bo też widzimy jak wygląda nasza, widzimy jak wygląda nasza, nasza, po prostu pozycja w zespole, znaczy w zarządzie, więc musimy zobaczyć. Ściągnij zawodników grających na pozycji napastnika w liczbie dwóch, ok. Ekspozycja marki, ściągnij jednego kluczowego piłkarza grającego na pozycji pomocnika, e, czyli tutaj także wymagają od nas wzmocnienia. No i jesteśmy w stanie to zrobić e, i spróbujemy to zrobić, słuchajcie. Spróbujemy to wszystko zrobić. Więc tak, pierwszym elementem, którego musimy dokonać, to są ciężkie lub nie ciężkie decyzje o odejściu wesza, ponieważ uważam, że ten zawodnik po prostu yy, się nie sprawdził. I zarobimy na nim gigantyczne pieniądze, bo teraz wart jest naprawdę dużo. Natomiast kolejnym piłkarzem, którego chcemy sprzedać, jest Charlie Patino. On także nie wypalił. Kontynuując, zastanowimy się nad Malikiem Tillmanem, natomiast chciałbym, chciałbym tutaj się jeszcze wstrzymać, bo to jest jednak gościu, który już tej drużynie jest długi czas yy, i wydaje mi się, że jesteśmy w stanie jakby... Że pozbywanie się go nie jest dla nas dobrą decyzją. Natomiast mamy tu 20-letniego Krupę, mamy 21-letniego Barana. I uważam, że w tym momencie Krupa uda się na wypożyczenie, Baran z nami zostanie. Richter to jest piłkarz, który gra na pozycji SPO. Yy, tylko, że my nie potrzebujemy kolejnego SPO. Ale też trzeba jakby zwrócić uwagę na to, no, że ten chłopak no, no, trzeba się zastanowić, i wydaje mi się, że najlepiej byłoby go po prostu wypożyczyć na kolejny sezon, bo to jest cały czas 20-letni piłkarz. Wydaje mi się, że tutaj e, to jest cały czas jakby z zarobkiem też dla drużyny. Zostaje w zespole na pewno Maksymilian Wilk, e, co do tego nie mamy wątpliwości. Natomiast e, tego gościa chciałbym sprzedać, nie chciałbym, żeby mi odchodził na wypożyczenie. No i mamy tu Wawrzyniaka, z nim na pewno trzeba e, przedłużyć umowę. Ale nie zgodzimy się oczywiście na klauzulę odstępnego w tym przypadku, bo yy, no, no, no nie ma opcji. Po prostu no nie ma opcji, żeby on się na to, żebyśmy na to przystali. Ale mając dwóch napastników, wydaje mi się, że możemy yy, podjąć yy, ryzyko zostawienia go tutaj. Po to, żeby chłopak, żeby chłopak się rozwijał już w drużynie. Dajemy mu naprawdę fajny kontrakt. On jest z tego powodu zadowolony i spróbujemy. Spróbujemy go tutaj w tej drużynie rozwinąć. A nuż okaże się, że to będzie naprawdę pan piłkarz. Wolę się pozbyć Walt niż Wawrzyniaka. Wolę, żeby ten Wawrzyniak był tutaj naszym rezerwowym, no ale. Skoro mamy w takim razie już zdecydowane, kogo chcemy się pozbyć, no to teraz zobaczmy, kogo chcielibyśmy do tej drużyny wprowadzić. Więc na naszej liście e, jest Burkard, który wydaje mi się, że to chyba jest taki napastnik. W sumie tak naprawdę, no Timo Werner mi się podoba, ale wydaje mi się, że Burkard, 26-letni napadior, to jest taki już tak naprawdę koniec poszukiwań, nie? W sensie. On bardzo często jest piłkarzem, na którego też mamy zwracać, mieliśmy zwracać uwagę w tych pojedynkach, kiedy graliśmy przeciwko nim. No moim zdaniem to jest świetny ruch. Barreiro Martins byłby świetnym piłkarzem, gdybyśmy potrzebowali tej dodatkowej ósemki, ale my potrzebujemy moim zdaniem szóstki z prawdziwego zdarzenia. I, i takie szóstki, czy my w ogóle mamy? Jest tu Alan Varela. Ale on nie jest do końca tym, kogo bym poszukiwał. Kraus nie wiem, czy kimś takim będzie. Szkiri może być takim zawodnikiem, ale tutaj mamy już mocne starzonko, więc rozpocznijmy poszukiwania tutaj. E, aczkolwiek nie wiem, czy Mainz byłoby gotowe sprzedać nam dwóch zawodników. No i przede wszystkim pozostaje kwestia, no chyba nas najbardziej teraz e, interesująca, czyli kwestia prawego obrońcy. Zatem patrzymy, kogo mamy na liście, czy jest tu ktokolwiek, kogo chcielibyśmy w tym zespole widzieć, eee, taki gotowy. No i kimś takim, wydaje mi się, że mógłby być Dedic. Nie wiem, czy Wagnowan kimś takim mógłby być. Serginio Des, nie jestem do końca przekonany, ale powiem szczerze, ten malogusto tutaj eee, wygląda co najmniej interesująco. Tylko to są pieniądze już naprawdę duże, które trzeba zapłacić w Fiorentinie. Ale my jesteśmy gotowi na te duże wydatki. 75 milionów to są pieniądze, które jesteśmy gotowi przeznaczyć, ehm, a taki malo gusto, może by nas nie wyszedł najgorzej w połączaniu ze, z Esteweszem, to jest pomysł. Zatem spróbujemy tutaj w takie klimaty uderzyć. Na początku jednak poczekamy na to, co wydarzy się dalej. Mauro Pano zostaje propozycję z Girone, ale nas to w ogóle nie interesuje w sensie. My podjęliśmy decyzję, że chcemy z nim zostać, no i ty teraz idziesz przechwytującego, żeby te walory defensywne poszły do, do, do góry. E, więc tak się to prezentuje. Scholz. Ty jeszcze z nami zostaniesz. Yy, wydaje mi się, że spróbujemy. Bardzo chciałbym, żebyśmy tutaj dali ci więcej czasu. Lepiej ci będzie gdzie indziej. Yy, yy, dobrze że się zgadzamy. Fajnie, że Krupa też rozumie tę decyzję wypożyczeniową. Więc czekamy sobie chwilkę na początku, żeby przyszły propozycje. No i właśnie jest. Z Realu Betis. Yy, jednak my chcemy na rok bez opcji wykupu. Yy, no i jeśli chodzi o Steweša, to są już chciałem krzyczeć, że za żałosne pieniądze, natomiast no, to jest propozycja z opcją wymiany. Tak? Ale my nie chcemy się tu wymieniać za tego gościa. Możemy zobaczyć, kim oni dysponują na bokach. Jest Fabiano Parisi, no ale to jest lewy obrońca. Lukas Urliś, ale to jest lewy obrońca. Więc oni rzeczywiście prawego defensora nie mają i nic dziwnego, że szukają wzmocnienia. Środkowi obrońcy, możemy ich sobie zobaczyć w ramach po prostu sportu. No, i pomocnicy, ale tu wątpię, żeby był ktoś. Chociaż jestem fanem pod dobra. dobra. Napastnicy Kunia. To jest fajna opcja, ale ona absolutnie nie pasuje nam do tego. Yy, no do, do, do tego równania, prawda? No nic. Zaproponujmy żółtej łodzi podwodnej. Rozwiązanie finansowe tej kwestii. 30 milionów. No i poszło łatwo, szybko i przyjemnie. Nie spodziewałem się, przyznam szczerze, że tak łatwo pójdzie. Ale uważam, 30 milionów. Patrząc na to, że to jest zawodnik, za którego my zapłaciliśmy, przypominam, 4 miliony, chyba, to naprawdę nie jest e, zły wynik. Dobrze. Patino dostaje propozycję SEBI e, i mi się wydaje, że tutaj także możemy przenegocjować to. To też jest dobry sezon, słuchajcie, dla nas. W takim razie dobry moment na to, żeby po prostu pozarabiać trochę pieniędzy, bo zaraz się okaże, że my zarobimy 60 milionów, a jednak nie. Już chciałem tutaj dopisywać sobie te pieniądze, ale zaraz się okaże, że my tutaj... Ale Click zrobiłem. O Jezus, nie, ja nie chcę do United. Chciałem odrzucić United, a odrzuciłem Betis, więc poczekamy jeszcze, bo wypożyczenie do United jest totalnie bez sensu i nie chodzi mi o to, że nie lubię Manchester United. Chodzi mi po prostu o to, że Manchester United jest za dobrym zespołem. BVB chce Hajdare? No chyba raczej nie, w sensie powiem tak, jeżeli oni chcą Hajdare, spoko. Ale dla Borussii jest specjalna cena eee, Krupa Odejście do Tottenhamu No już chyba lepiej niż do United Więc niech będzie Natomiast Patino odejście do Atalanty eee, Zobaczmy czy uda nam się tutaj wyciągnąć Koło tych trzech dyszek Fajnie by było eee, Dajmy tu w ten sposób Zobaczymy co nam odpowie Gasperini Okej okay, nie jest zbyt chętny Ja nie wiem ile Charlie'emu zostało na kontrakcie Więc też e, może być tu problem No ale zobaczymy 25 Dobra, no czyli wyciągniemy za niego dwie dychy po prostu. Jeżeli, bo muszo, musi być dwójeczka z przodu. Przypominam, my go kupowaliśmy za 7 czy za 9? Kolejna bardzo duża przebitka. Nie, ja się będę z wami kłócił o 100 tysięcy, ale dwie dychy tu muszą być. Dziękuję. Eee, kolejna, bardzo Bardzo duże pieniądze, kolejne zarobione, więc uważam, że tutaj te dwa dile. Słuchajcie, no tutaj braliśmy gościa, przypominam, za 4 miliony, prawda? E, więc to mi się podoba. E, no i zastanawiam się w tym momencie nad tym, nad tym malogusto, bo to jest taki zawodnik, który fajnie by nam do tego zespołu pasował, bo to jest cały czas młody piłkarz. E, tylko, czy to jest fajnie broniący prawy obrońca? To jest moje pytanie. Ale szczerze, wydaje mi się, że tak. W sensie, on ma na tyle. Yy, jest na tyle młody, że jesteśmy w stanie go ukształtować Problem jest taki, że ja chciałem Dać tu w rozliczenie STW I spróbujemy jeszcze to zrobić, bo mogę to jeszcze zrobić Więc zobaczmy, STW Oraz Piętnastak Zobaczymy, co oni nam powiedzą i możemy dorzucić wam Jeszcze tutaj mały 5% kolejnego transferu Bardzo I to tak bardzo ostro odpowiedzieli nam Że, że po prostu nie no muszę powiedzieć, że jestem mega, mega, nie, nie tyle zszokowany, co mega za, zadziwiony. No a tutaj widzieliście, że opłacało się odrzucić tamte propozycje, bo przychodzi Brighton, więc... Znaczy tamto z United, no bo nie tamte z... Y nie tamtą z Betisu. Akceptujemy propozycję z Wolverhampton, więc jeżeli wybierze Anglię Charlie, to ja nie mam z tym najmniejszego problemu. No i lecimy sobie dalej. Richter, kolejna propozycja, kolejna moim zdaniem, bardzo, bardzo ciekawa, natomiast my chcemy bez opcji wykupu, nie interesuje nas zupełnie tutaj pozbywanie się jeszcze tego zawodnika. No i czekamy, czekamy na to, co wydarzy się tutaj dalej. Zobaczmy, odchodzi w takim razie STWers. Ja go chciałem wrzucić tam wykup, znaczy w tego, w Mm, malo gusto, powiem tak, e, jeżeli przekroczymy ten budżet, ja nie mam z tym problemu. W sensie e, fakty są takie, że po prostu chciałbym, żebyśmy... Mamy teraz naprawdę kupę siana która też wynika ze, ze sprzedaży i wydaje mi się, że możemy to na spokojnie zrobić. Dobra, blokujemy. Hajdara nigdzie nie odchodzi, słuchajcie, ja to mam gdzieś. On jest naszym kapitanem, jest z nami związany kontraktem. Wydaje mi się, że on chętnie by z nami został, bo też tak naprawdę realnie naszym zawodnikiem, zawodnikiem jest niedługo, bo przy, wcześniej to były, była kwestia wypożyczeń, um, więc w ten sposób to wygląda, a my teraz udajemy się po napastnika. Pierwszy transfer, którego chcę e, i to ma być początek nowej ery. To ma być naprawdę duży zakup. Oczywiście nie interesuje nas tu klauzula odstępnego. Interesują nas tu pieniądze, Interesuje nas tu pieniądz. Yy, no właśnie, jaki? Może taki. Zobaczmy. Bo oni chcą po prostu pieniędzy. Dobrze. Nie mam z tym problemu. Natomiast chcemy tu zaatakować jak najmniejszą kwotę 32,200. To co? 31. I oni się zgadzają. Zatem. Jesteśmy naprawdę bliscy podpisania bardzo fajnego napastnika, bo też jest to prawdziwy napastnik. W sensie e, strzały są naprawdę na wysokim poziomie, ale gdybyśmy musieli zmienić system, to jest to dla nas możliwość zmiany systemu jako na napastnika dodatkowego środkowego nawet pomocnika ofensywnego i to jest dla mnie bardzo istotne, żebyśmy to mieli tutaj w głowie. No i oczywiście to jest piłkarz, który wyznacza też trochę nowy poziom finansowy, e, bo musi zarobić więcej, więc będzie zarabiał więcej. 50 tysięcy tygodniowo, e, to są pieniądze, które mu proponujemy, zatem nowa dziewiątka e, i to taka naprawdę naprawdę dobra, taka naprawdę klasowa, ale cały czas młoda przychodzi do nas. I to mi się podoba w tym transferze i, i w tych pomysłach na transfery, które mamy, że to są zawodnicy, którzy cały czas, mimo, że już są zawodnikami świetnymi, to cały czas mogą być przez nas traktowani jednak w kategorii bliżej inwestycji. Eee, niźli, pieniędzy, które gdzieś tam będziemy tracili, prawda? Eee, I to mi się naprawdę podoba. Eee, chciałbym dać mu troszkę inny numer tylko: dyszka jest wolna, nie bo mają Hajdara, siódemkę ma Tilman. jedenastkę, no to Wawrzyniak zostanie, jedenastkę to jeszcze nie jest ten moment, ale spokojnie, damy ci jakiś taki sensowny: czternastka Dolrey, siedemnastka Owe, 18 WOS, dwudziestka Patino, eee, dwudziestka trójka. Larson, 24, w takim razie Kobe Bryant, ehm, dobra, więc to mamy zrobione, I ehm, jeszcze na koniec chciałbym zrobić jedną rzecz, no bo już e, tutaj mamy parę zawodników, z którymi musimy podziałać, więc tak, plan rozwoju, ehm, to jest 28-latek, słuchajcie, 3 lata może pograć na przykład dla szalkę, ehm, nie, wiem, ja, nie wiem, czy nie powiedziałem, że on ma 24, ale e, ma 27 lat, więc tak, 3 lata może pograć dla szalkę? I jeszcze można go sprzedać za naprawdę dobry pieniądz. E, więc uważam, że to jest bardzo spoko. Baran, em, ty do nas wracasz i tutaj cień. Absolutnie musisz to poprawić. E, patino, w sumie nas nie interesujesz. I nasz e, drugi goalkeeper, to co krócej, no to to. Jednak 22, 20 to mniej niż 55. Dobra, więc to mamy. E, więc te wszystkie elementy są już tutaj m, powybierane przez nas. E, zatem słuchajcie, pierwszy element z naszego. Pierwszy element z naszego Planu mamy Napastnik już jest I zobaczcie no na papierze ten skład już naprawdę wygląda świetnie Więc napastnik i prawo obrońca To są dwa takie naprawdę wielkie priorytety Z tym defensywnym pomocnikiem Jeszcze zobaczymy Aczkolwiek mi po głowie chodzi zawodnik Który mógłby zagrać dwie te pozycje Jest taki jeden piłkarz Którego naprawdę chciałbym rozważyć Ale czy go kupimy O tym przekonacie się już jutro Za dziś bardzo wam dziękuję Chodzi mi po głowie taki hit transferowy, bo może takiego gracza nam brakuje, więc zobaczymy. Za dziś wielkie dzięki.